Słuchajcie, w Muzeum Obozów Jenieckich w Żeganiu można się nawet przejechać tunelem, który jest stylizowany na ten tunel, którym uciekali jeńcy podczas wielkiej ucieczki. Ten tunel jest co prawda murowany, ale jest tutaj wózeczek na szynach. Ja właśnie takim wózeczkiem jadę. Przeżycie jest niesamowite i powiem wam, że naprawdę robi to niesamowite wrażenie. Także odwiedzajcie to miejsce, bo jest naprawdę warte uwagi. Witam was serdecznie z Żagania. Jesteśmy tutaj nie bez kozery, ponieważ znajdujemy się pod Muzeum Obozów Jenieckich. Historia, która się tutaj rozegrała, jest znana na całym świecie, chociażby dzięki słynnemu hollywoodzkiemu filmowi Wielka Ucieczka. O całej historii opowie wam mój specjalny gość. Zapraszam. A ze mną jest Marek Łazarz, dyrektor muzeum i główny przewodnik. Marek, opowiadaj o tym miejscu, bo to jest niesamowita historia i niesamowite miejsce. Dziękuję, cała przyjemność po mojej stronie. Jesteśmy w Żeganiu, w Muzeum Obozów Jenieckich. To nasza placówka, która upamiętnia historię obozów jenieckich, które funkcjonowały tutaj w czasie I wojny światowej, II wojny światowej, wojen napoleońskich. To wszystko związane jest z tym, że ten Żagań zawsze był miastem wojskowym i to jest jakby podstawa tutaj funkcjonowania tych stalagów, oflagów i tak dalej. I rzeczywiście Żagań zasłynął, stał się, jeśli mogę tak powiedzieć, popularny dzięki właśnie ucieczkom, bo tych ucieczek było bardzo dużo. No, tę jedną ucieczkę tak naprawdę wszyscy znają. The Great Escape, wielka ucieczka, akcja zorganizowana w sektorze północnym stalagu Luft 3. Czyli w tej części, którą tutaj widzimy na tej makiecie, to jest operacja, w której przygotowania trwały prawie rok. I to jest jedna z największych takich ucieczek masowych z obozu jenieckiego. Przy czym niestety była to akcja pechowa. Akcja zakończyła się tragicznie. Jeśli chodzi o sam stalag Luft 3, to był to obóz wybudowany w 1942 roku przez Luftwaffe. I był to w rzeczywistości oflag, bo przebywali w nim głównie oficerowie. Byli to przede wszystkim Amerykanie. Prawie 7 tysięcy Amerykanów przebywało w Żaganiu i około 3,5 tysiąca lotników Royal Air Force. Brytyjczyków, Kanadyjczyków, Nowozelandczyków, Polaków w tym samym. Czechów, wszystkich tych, którzy latali w RAF-ie w czasie II wojny światowej. Ucieczka była traktowana jako obowiązek żołnierski. Ucieczka jest obowiązkiem każdego żołnierza, wydostać się z niewoli i dołączyć do swoich pododdziałów, ale ucieczka jest także formą operacji militarnej na tyłach wroga. Masowa ucieczka powoduje zamieszanie, chaos i taki był między innymi cel właśnie The Great Escape. Ucieczka miała polegać na tym, że z obozu jednej nocy miało wydostać się aż 200 osób, i te 200 osób miało wywołać właśnie ten chaos i zamieszanie na terenie Rzeszy. Do tego celu rozpoczęto budowę aż trzech tuneli, trzech podkopów, które otrzymały kryptonimy Tom, Dick i Harry. To ze względu na to, że wielu wartowników znało język angielski. Musiała być zachowana całkowita konspiracja, a więc Tom, Dick i Harry. Na wypadek, gdyby któryś z nich został odnaleziony, kopali trzy. I tak się niestety złożyło, że z tych trzech tuneli tak naprawdę dwa zostały w zasadzie utracone, można powiedzieć, w jednej chwili. Tunele Tom i Dick, one wychodziły w kierunku zachodnim. W tym czasie, kiedy budowano tę całą operację, za zachodnim ogrodzeniem tego sektora jeszcze był las. I praktycznie tunel Tom był tak naprawdę tym priorytetowym tunelem. On miał prawie 75 metrów długości, około 8 metrów głębokości. I on już był praktycznie gotowy latem 1943 roku, kiedy nagle Niemcy zaczęli rozbudowę obozu i po tej stronie ogrodzenia, gdzie miało się znaleźć wyjście z tunelu Tom,
zaczęli budować nowy sektor, co całkowicie pokrzyżowało cały plan. Do tego wszystkiego jeszcze tunel Tom został odnaleziony. Został zlikwidowany, został wysadzony w powietrze tak naprawdę. Tunel Dick już był za krótki na to, żeby kopać w kierunku zachodnim, więc został zamknięty, przy czym tunel Dick nigdy nie został odnaleziony i tunel Dick tak naprawdę został wykorzystany jako składowisko piasku, bo te tony żółtego tutaj urobku, one były poważnym wyzwaniem i problemem, jak to wszystko rozprowadzić po terenie obozu. W filmie The Great Escape jest to świetnie pokazane, bardzo dokładnie. Tu, jeśli chodzi o sam film, to rzeczywiście, to jest oczywiście przede wszystkim film, to jest Hollywood, ale jak na produkcję hollywoodzką, rzeczywiście bardzo dużo rzeczy tam się zgadza. Jest to świetny wstęp do poznania prawdziwej tej historii. W każdym razie, tunel Dick został zasypany ponownie całym urobkiem wynoszonym z tunelu Harry. Ten tunel Harry to był ten główny, który wykorzystali i cała ta konstrukcja miała prawie 9 metrów głębokości, 110 metrów długości, rok pracy. Prawie 600 ludzi, którzy byli zaangażowani w te operacje. Ta akcja była obarczona jakimś totalnym pechem. Tunel był za krótki. Data ucieczki była fatalna, bo uciekali 24 marca, czyli praktycznie jeszcze zima, śnieg, niskie temperatury. Ta data ucieczki była niejako wymuszona. Intensywne poszukiwania, kontrole baraków doprowadziły do tego, że jeńcy, nie chcąc tracić całej tej konstrukcji, po prostu zmienili datę ucieczki. Przyspieszyli termin ucieczki, w związku z tym tunel był za krótki, to wyjście znajdowało się za blisko wieży wartowniczej, za blisko całego ogrodzenia obozu, co oczywiście skomplikowało ucieczkę. Sam tunel to była masa problemów, bo te tunele bardzo wąskie, to jest konstrukcja metr na metr, obudowa drewniana, drewniane prymitywne wagoniki, które kursowały w tych tunelach, te wagoniki się wywracały. W czasie akcji doszło do kilku wypadków w ogóle w tunelu, kilku uciekinierów zasypało, trzeba było wstrzymać całą operację, trzeba było odblokować to wszystko zabierało cenne godziny. W rezultacie przez całą noc z 24 na 25 marca zamiast 200, którzy byli przygotowani do ucieczki, przez tunel przedostało się tylko 76. I z tych 76 tak naprawdę wolność odzyskało tylko 3. Tylko trójka wydostała się na wolność, przedostała się do Anglii. I tu tragiczny finał całej tej historii, bo standardową karą za ucieczkę z obozu, czy też w ogóle jakiekolwiek naruszenie dyscypliny obozowej był areszt. I to był zwykły areszt obozowy. To był specjalny budynek, w którym znajdowały się jednoosobowe pokoje. Zgodnie z konwencją genewską areszt maksymalnie 28 dni. I to nie była jakaś strasznie brutalna kara. Tym razem wszystko odbyło się zupełnie inaczej. Na osobisty rozkaz Hitlera 50 uczestników tej akcji rozstrzelało gestapo. Te rozstrzelania miały być takim ostrzeżeniem, które Hitler chciał wysłać do innych obozów i przestrzec innych uciekinierów przed ucieczkami. Tragiczny finał całej akcji. 50 chłopaków, w tym 6 polskich lotników, 6 polskich oficerów zostało rozstrzelanych. Ci oficerowie zostali złapani praktycznie w większości na Dolnym Śląsku. Tu w naszych okolicach Żagań, Wrocław, Legnica, Jelenia Góra. I tak jak byli przetrzymywani w lokalnych posterunkach, aresztach, wrocławskie gestapo transportowało ich z powrotem do obozu i w trakcie tej drogi powrotnej do obozu miały miejsce te egzekucje. Ciała szybko kremowano, zawożono do zakładu pogrzebowego, żeby zatrzeć ślady egzekucji i komendantowi obozu oddano tylko 50 urn z prochami. Te prochy zostały pochowane tu w Żaganiu, na cmentarzu miejscowym, ale po wojnie zostały przeniesione do Poznania, gdzie do dzisiaj spoczywają. Ta cała historia rzeczywiście była tragiczną akcją. 23 przeżyło. Oni po prostu mieli więcej szczęścia, zostali odstawieni z powrotem tutaj do obozu. Ostatni z nich zmarł 4 lata temu, w sumie. W 2019 roku ostatni uciekinier. Jeńców, którzy byli w Żaganiu, jeszcze myślę kilku żyje. Głównie w Stanach Zjednoczonych, bo najwięcej było ich z Ameryki. Przy czym to są już panowie 100 i plus, nie? Jeśli mówimy już o Amerykanach, to ciekawostka, która rzeczywiście nie zgadza się w filmie. Ostatecznie Amerykanie nie uczestniczyli w tej akcji, więc ta część filmu, którą znamy, którą pamiętamy ze Steve'em McQueenem, świetne sceny, to jest już Hollywood. Amerykanie rzeczywiście współpracowali, pomagali, pracowali przy wielkiej ucieczce. Wiosną 1943 roku Amerykanie i Brytyjczycy byli ciągle w tych samych sektorach.
Sześć miesięcy przed wielką ucieczką, we wrześniu 1943 roku, Niemcy odseparowali Brytyjczyków od Amerykanów. Po prostu przerzucili Amerykanów do oddzielnego sektora. Stąd też w akcji uczestniczyli tylko Brytyjczycy, Kanadyjczycy, Nowozelandczycy, Australijczycy, tak jak powiedziałem, sześciu Polaków, ale już nie lotnicy amerykańscy. Amerykanie zaczęli swoje trzy tunele w oddzielnym sektorze, ale wszystkie trzy zostały odkryte przez wartowników. Niesamowita historia, sfilmowana w 1963 roku przez Amerykanów na podstawie książki jednego z uciekinierów, jednego z uczestników tej akcji. Dlatego ogląda się to świetnie. Oczywiście za każdym razem będę powtarzał i akcentował, że to jest tylko film i tego się trzymajmy. Jest to świetny hołd złożony tym ludziom, ale im głębiej studiuję tę historię, badam ją, tym więcej w tym filmie odnajduję tak zwanych, w cudzysłowie, faktów autentycznych. Rzeczywiście, jeśli nie... To jest film. Pewne fakty są bardziej dramatyczne, tak troszeczkę podkoloryzowane, niektóre są pominięte, ale całościowo uważam, że świetnie się to ogląda i świetnie film został zrobiony. Zmieniliśmy trochę lokalizację w muzeum, ponieważ jesteśmy na przykład przy gablocie, w której można zobaczyć autentyczne wykopane tutaj rzeczy na terenie obozu. Niesamowite. Maski do grania w baseball, krążki do hokeja, końcówki kijów do golfa. Powiedz, jakie warunki tutaj panowały? Bo jest trochę taka opinia, że oni tu byli jak na wczasach. Można początkowo odnieść takie wrażenie, bo obozy jenieckie, które są zarządzane zgodnie z konwencją genewską, a te wytyczne co do organizacji obozów jenieckich są bardzo szczegółowe. W skrócie telegraficznym, jeńca wojennego należy traktować tak jak swojego własnego żołnierza, czyli trzeba mu zapewnić wszystkie podstawowe rzeczy bytowe, opierunek, jedzenie, opiekę medyczną i między innymi potrzeby duchowe i intelektualne jeńców wojennych mają być realizowane w obozach jenieckich. Konwencja genewska też dokładnie opisuje, w jakich barakach mają być przetrzymywani, jakie przestrzenie do życia, sanitariaty, toalety itd., itd. I to w obozach jenieckich w większości było rzeczywiście respektowane, a szczególnie w obozach oficerskich, w tak zwanych oflagach, gdzie ten standard życia był o wiele, wiele wyższy, a jeszcze szczególnie w obozach Luftwaffe, których tak naprawdę w całej Rzeszy było tylko 7, te warunki już były z automatu, jeśli mogę tak powiedzieć, lepsze. Choćby z tego względu, że między innymi lotnicy pilnowali lotników tak naprawdę. Co ważne, w przypadku obozów jenieckich kadrę tą niemiecką stanowili weterani I wojny światowej, już po prostu starsi ludzie. Ale wracając do warunków tych obozowych, no to standardowo baraki drewniane, ale baraki podzielone na 8-osobowe pokoje. W każdym pokoju piec, jakieś podstawowe umeblowanie. I co ważne, oficerowie w obozach jenieckich nie byli zmuszani do pracy, więc tak naprawdę mieli bardzo dużo wolnego czasu. Stąd też to, co powiedziałem wcześniej, potrzeby duchowe i intelektualne. W każdym sektorze był praktycznie teatr obozowy i to z prawdziwego zdarzenia był teatr. Biblioteki obozowe, funkcjonowały takie obozowe uniwersytety. Ludzie się uczyli, ludzie się kształcili. Plus oczywiście boiska sportowe i wszelkiego rodzaju po prostu aktywność sportowa. Hokej, łyżwy, golf, szachy, warcaby. Tym wszystkim zajmowała się YMCA, czyli Young Men's Christian Association, czyli Stowarzyszenie Chrześcijańskie Młodzieży Męskiej. Ta organizacja już od I wojny światowej organizowała taką pomoc humanitarną dla obozów jenieckich. I też mogę powiedzieć, że jeńcy żagańscy mieli szczęście, ponieważ biuro główne YMCA na Niemcy hitlerowskie było właśnie w Żaganiu. W biurze YMCA pracowali wolontariusze, którzy wizytowali obozy jenieckie, którzy sprawdzali, czy konwencja genewska jest respektowana i praktycznie ze względu na to bezpośrednie sąsiedztwo, praktycznie co dwa tygodnie, co miesiąc w obozie ktoś był. Czy to ze Szwajcarii, czy to ze Szwecji, z państw neutralnych, które weryfikowały, czy konwencja jest respektowana. Te warunki były w miarę dobre, ale to też nie chciałbym, żeby zabrzmiało to tak, że to były, że tu były w czasy. Tak. Niewola to jest ciągły strach, chłód, głód, to jest ciągła depresja, to są próby samobójcze, to są kłótnie, bijatyki jakieś. Ale jeśli porównamy te obozy, choćby Luftwaffe z obozami Wehrmachtu, no to standard jest oczywiście o wiele, wiele większy. Jesteśmy w drugiej sali i to już jest sala, która jest poświęcona Stalagowi 7C. 8C. 8C, przepraszam. Mamy tutaj mundury brytyjskie, francuskie,
ale też i polskie. Powiedz, tutaj już siedzieli, byli przetrzymywani jeńcy szeregowi i podoficerowie. Tak. W 1939 roku, też na mocy konwencji genewskiej, w Żaganiu powstaje Stalag 8C. To jest obóz, który praktycznie już był ukończony w późną jesienią 1939 roku. W zasadzie od początku 1940 roku już tutaj są przywożeni jeńcy. W pierwszej kolejności są to Polacy. Polscy żołnierze z kampanii wrześniowej. To jest prawie 7 tysięcy Polaków, którzy przebywają tutaj na samym początku. Później są to Francuzi, żołnierze francuscy, ale także od 1944 roku żołnierze brytyjscy. Mówimy teraz o żołnierzach wojsk lądowych i mówimy o żołnierzach szeregowych i podoficerach, bo taki właśnie to był obóz. Obóz był zarządzany, administrowany przez Wehrmacht. Stalag 8C i Stalag Luft 3 były praktycznie płot w płot, były obok siebie, ale były zupełnie odrębnymi, niezależnymi instytucjami. Z siłą rzeczy te warunki były też różne, były gorsze. Jeńcy w Stalagu 8C mieszkali w murowanych budynkach, w murowanych barakach, ale oni mieszkali w wielkich zbiorowych izbach na wielopiętrowych pryczach. Stalag 8C to jest ten obszar, na którym teraz jesteśmy i w 1971 roku właśnie na terenie Stalagu 8C powstało nasze muzeum jako instytucja kultury, której zadaniem jest właśnie upamiętnianie historii stalagów, oflagów funkcjonujących właśnie w Żaganiu w czasie i I i II wojny światowej. Jak odwiedzacie różne miejsca, tak jak my odwiedzamy i będą w nich księgi pamiątkowe, to nie zapomnijcie się do nich wpisać. My zostawiamy naszą naklejkę oraz oczywiście nasze wpisy. Marek, jesteśmy na zewnątrz, znajdujemy się pod repliką baraku taki, jak był na terenie obozu. Powiedz, jak te baraki były wybudowane, jakie były w nich warunki życia? W Stalagu Luft 3 baraki były drewniane, to były drewniane konstrukcje. One były ustawione na takich specjalnych ceglanych fundamentach, mniejszych jak te i jeszcze wewnątrz znajdowały się takie olbrzymie fundamenty, na których stały kominy. W każdym pokoju, każdy taki barak był podzielony na 8-osobowe izby jenieckie. W każdym takim baraku znajdowały się dwa mniejsze pokoje dla starszych oficerów. Znajdował się także aneks kuchenny z taką dużą kuchenką, gdzie mogli sobie gotować. Znajdowała się także toaleta do użytku nocnego. Toalety w obozie były na zewnątrz, ale na noc baraki takie jak ten były zamykane od zewnątrz i z tej toalety mogli korzystać w środku. Do tego wszystkiego jeszcze łaźnia. Wodociągi, rury, podprowadzona woda i takie warunki panowały w takim właśnie baraku. Tu specjalnie widać taką przestrzeń pod barakiem, która była regularnie monitorowana i sprawdzana przez wartowników, czy się tam po prostu nie kopie, nie kombinuje czegoś z tunelami. To jest replika, którą wybudowaliśmy w 2008 roku. Barak miał 12,5 metra szerokości, 50 metrów długości. I w takim baraku znajdowało się około 20 pokoi mieszkalnych, średnio 6-8 osób na pokój. Jesteśmy z drugiej strony baraku i wchodzimy do środka, aby zobaczyć odtworzoną przez Was izbę jeniecką. Jesteśmy już w izbie, ale ja Cię chciałem zapytać o jedną rzecz, no bo mieszkali tutaj jeńcy. W samym sektorze było około 1000-1200 ludzi, natomiast miało uciec 200. Powiedz mi, jak wyglądała ta selekcja? Kto to miał uciekać? Jak oni byli dobierani? Przede wszystkim to nie jest tak, że wszyscy się rwali do tych ucieczek. O tym trzeba pamiętać. Narosło wokół tych ucieczek wiele mitów. Niewielki procent tak naprawdę był zaangażowany w akcje ucieczkowe. Tak naprawdę w zasadzie większość tych akcji ucieczkowych praktycznie organizowali ciągle w zasadzie, w cudzysłowie oczywiście, ci sami ludzie. Spośród tych, jeśli chodzi o wielką ucieczkę, plan był dla 200. Tam tak naprawdę wyselekcjonowano tych najbardziej zaangażowanych w przygotowania i taką rezerwową listę też zostawiono dla ewentualnie tych, którzy by chcieli się zgłosić. Także to mówię, to nie jest tak, że wszyscy chcieli uciekać. Większość wychodziła z założenia, że zostaję, tu jestem bezpieczny. Większość uważała, że organizowanie takiej ucieczki jest bezsensowne, no bo co miało też uzasadnienie. No bo przecież tak, ucieczka z obozu jest tak naprawdę dopiero pierwszym krokiem. Etapem, tak. Pierwszym etapem. I można powiedzieć, że w zasadzie najłatwiejszym, bo co dalej? Bez znajomości języka, bez znajomości terenu.
Wszędzie punkty kontrolne, wszędzie gestapo, wszędzie policja, żandarmeria. Dokąd uciekać? Przerwę ci, że tu nie było z zewnątrz pomocy, kontaktu, nie wiem, z ruchem oporu. Nie było. Oczywiście oni mieli informacje, mieli jakieś nawet wstępne mapy terenu, które sobie przemycali i tak dalej. To się wszystko zgadza, ale dokąd uciekać? Dokąd uciekać? Więc nawet po udanej ucieczce z obozu niektórzy szczęściarze spędzali po kilka tygodni na wolności, ale prędzej czy później i tak wpadali. Albo ktoś ich podkapował, albo wpadali, albo się wręcz poddawali, bo dokąd uciekać? Także tu te mity ucieczkowe troszeczkę trzeba prostować. W każdym razie, jeśli chodzi o tych 200, to przede wszystkim najbardziej zaangażowani i później jakaś tam dodatkowa pula miejsc, która została na zasadzie loterii, wylosowali sobie miejsca. W izbie jest piec, ten jest oryginalny. Pochodzący z obozu, ale z samym piecem i kominem wiąże się ważna rzecz odnośnie samego uciekania. Kwestie techniczne ucieczki. Jak uciekać z baraku, który pod podłogą ma pustą przestrzeń? Cała ta drewniana konstrukcja trzymała się na takich potężnych fundamentach ceglanych z kominami oczywiście. Tu musimy sobie zwizualizować komin. I ten fundament miał około, powiedzmy, tam metra wysokości. I to było miejsce, które zostało wybrane do budowy tuneli. Czyli najpierw odsuwano piec, demontowano te płytki z tego fundamentu, z tych płytek budowano taką fałszywą jakby podłogę. Tunel był najpierw wykuwany w tym betonie i w cegle i dopiero później wkopywali się w ziemię. I za każdym razem taka jakby maskownica, fałszywa podłoga była zamykana i na to wszystko stawiany był piec. Więc jeńcy pracowali w środku, a piec normalnie hulał. Specjalne deski używane do przenoszenia pieca w momencie, kiedy on był gorący. Więc w momencie, kiedy ten piec był rozgrzany do czerwoności prawie, no to nawet też ci wartownicy niemieccy też nie myśleli o tym, żeby go tutaj w jakikolwiek sposób ruszać. Nie mieli pojęcia, że tam przecież w środku są ludzie, więc technicznie tak to było zorganizowane. Większość właśnie tuneli, których wejścia znajdowały się wewnątrz baraków, wewnątrz budynków, były budowane właśnie w tego rodzaju fundamentach. Powiedz mi, bo teraz przejdziemy na chwilę do Niemców, ponieważ oni mieli kilka systemów zabezpieczeń. Były specjalne brygady, o których mi powiedziałeś wcześniej, które tych tak zwanych łowców tuneli. Tak. No i był też system audio, który wyłapywał jakieś tego typu rzeczy. Dlatego wiąże się z tym też historia głębokości tego tunelu. Tak, tunele miały w granicach 8-9 metrów głębokości. To jest potężna głębokość. Dlaczego? Dlatego, że wokół ogrodzenia zewnętrznego obozu zainstalowano specjalne urządzenia podsłuchowe. To były może nie tyle mikrofony, co bardziej powiedziałbym sejsmografy, które na mniej więcej 2 metrach były zainstalowane jako takie, powiedzmy, działanie antyucieczkowe, no, wykrywanie tuneli. Czy one były skuteczne, czy nie, trudno powiedzieć. Na pewno miały działanie psychologiczne, bo jeńcy doskonale wiedzieli o tych urządzeniach. Mało tego, wiedzieli doskonale, gdzie one są. I dlatego między innymi te tunele były tak głębokie, żeby wyjść poza zasięg właśnie tych urządzeń. Bo powiedzmy, że tunele były na głębokości nawet 9 czy 10 między 8-9 metrów, tak, to jest potężna głębokość. Mikrofony były zakopane na mniej więcej 2 metrach. Więc to jest ten odcinek, który musieli przekopać, żeby wyjść poza zasięg tych urządzeń. Pytanie, czy te urządzenia działały, czy nie, tak jak powiedziałem, na pewno miały działanie psychologiczne i to one wymusiły niejako głębokości tych podkopów. A teraz już pojedziemy na miejsce, gdzie znajdował się prawdziwy tunel i ten obóz właściwy, bo przypomnę, cały czas jesteśmy na terenie obozu Stalagu 8C. No i jesteśmy już w lesie, już jesteśmy nie na terenie obozu, bo już poza, przy wyjściu Hary z tunelu. Tędy uciekali uciekinierowie. Tak, pomnik tunelu Hary, który tutaj odsłoniliśmy w 2004 roku. Ten kamień symbolizuje wyjście z tunelu. Widać dokładnie mniej więcej też odległość od wyjścia z tunelu do ściany lasu, ale przede wszystkim widać odległość od wyjścia z tunelu do drogi i do ogrodzenia obozu, bo ta linia elektryczna, która teraz tędy przebiega, to jest dokładnie miejsce, w którym przebiegało ogrodzenie obozu. Wieża wartownicza była nieco bliżej, bo tam zachowały się jeszcze fundamenty tej wieży. Ta wieża, którą tutaj widzimy, to jest replika, rekonstrukcja już też współczesna. I tak naprawdę ta wieża nie była zagrożeniem dla uciekinierów. Zagrożeniem dla uciekinierów były patrole piesze, które chodziły tutaj po tej drodze. I to w rzeczywistości oni by stanowili największe zagrożenie. No i teraz zwróćcie uwagę, jak blisko drogi był ten podkop. Tak, więc to bardzo mocno skomplikowało cały proces ucieczki. Oni po prostu musieli tutaj wyczekiwać. Opracowali taki system ostrzegawczy,
wewnątrz, tam między drzewami założyli taki posterunek obserwacyjny, obserwowali przedpole i sznur rozciągnięty właśnie stamtąd do tunelu i tym sznurem po prostu dawali sygnały droga wolna, co strasznie wolno przebiegało. Stąd tylko tych 70... Stąd między innymi tylko 76 przedostało się tym podkopem. Powiedzmy, że tak naprawdę technicznie 80 przeszło przez tunel, ale ostatnich 4 już tu nad ranem aresztowano. Tunel został odkryty około 4:30 nad ranem, 25 marca. Tych 4 aresztowano od razu tutaj i przeprowadzono ich od razu do aresztu, czyli faktycznie z obozu oddaliło się 76 osób. Głównie w kierunku stacji kolejowej, która znajduje się dosłownie 400 metrów stąd. Na dobrą sprawę wieczorem widać światła budynków stacyjnych. A powiedz mi, skąd wzięli cywilne ubrania? Jak to było wszystko zorganizowane? Przygotowaniami do ucieczek w obozach jenieckich zajmowały się specjalne organizacje ucieczkowe, które właśnie przygotowywały rzeczy typu ciuchy cywilne, fałszywe dokumenty. Skąd ciuchy cywilne? Te ubrania cywilne to tak naprawdę były poprzerabiane mundury, poprzeszywane, kamizelki z kocy, z prześcieradeł, koszule szyte, czapki itd., itd. Niektórzy jeńcy mieli bardzo dobrze skrojone, powiedziałbym wręcz garnitury, ale większość jeńców tak naprawdę miała na przykład tylko wojskowe płaszcze z podmienionymi guzikami na cywilne. Więc większość z nich tak naprawdę, co trzeba powiedzieć, tak naprawdę oni byli widoczni z daleka. Bardzo łatwo ich można było rozpoznać, bo oni rzeczywiście wyglądali dziwnie. Te kostiumy przygotowane, one, jedne były lepsze, drugie były gorsze. Ale tym wszystkim zajmowała się grupa krawców, która funkcjonowała w obozie. Podobnie jak grupa utalentowanych artystycznie jeńców zajmowała się na przykład fałszowaniem, przygotowywaniem papierów, dokumentów, jakichś dowodów, przepustek. No, żeby poruszać się po terenie Niemiec w tamtych czasach, trzeba było mieć ze sobą masę papierów. Jakiego rodzaju były to papiery? Na przykład w większości przypadków były to książeczki robotnicze, książeczki robotników przymusowych, którzy mieli możliwość poruszania się po terenie Niemiec, oczywiście z odpowiednim pozwoleniem. I na przykład było to pozwolenie, na przykład, że taki a taki przemieszczał się na przykład z zakładu pracy w Żarach, na przykład do zakładu pracy we Wrocławiu. I na tej podstawie mógł podróżować. Więc tego typu dokumenty przygotowywano w obozie. Wcześniej rozmawialiśmy, ale tą historię też warto opowiedzieć, że była pewna pomoc ze strony Niemców i też ciekawą postacią był sam komendant obozu, ale to już zrobimy tam w miejscu wejścia do tunelu, tam gdzie jest barak. Przechodzimy. Zatrzymaliśmy się na chwilę, bo mnie zainteresowały te rozszerzenia tutaj. To były formy stacji, jakichś miejsc, gdzie się zatrzymywał wózek? Tak, w tunelu funkcjonowały specjalne drewniane wagoniki, na których jeńcy nawzajem się holowali, przepieszczali w tych podkopach. I tu znajdowały się takie większe komory, w których było na tyle dużo miejsca, żeby można było na przykład odwrócić pozycję, zmienić się. I w tych pomieszczeniach też pracowali jeńcy, którzy obsługiwali te wagoniki. W tym sensie, że po prostu holowane one były na linach, więc powiedzmy, że ci tak zwani operatorzy tych wózków byli tutaj ulokowani w tych większych komorach. Te komory były nazwane tak jak stacje metra w Londynie, Piccadilly i Leicester Square. Stacje przesiadkowe w tunelu Harry. Ale też jesteśmy w bardzo ciekawym miejscu, bo rzeczywiście oni to robili pod okiem wartowników. Po pierwsze droga, tak, która tutaj, którą też szły w patrole, ale z jednej strony mamy areszt, tak, to dobrze mówię, a z drugiej strony to był szpital. W ogóle znajdujemy się teraz w części, która się nazywała Vorlager, czyli tak jakby przedobóz. To była taka przybudówka administracyjna do właściwego sektora mieszkalnego i w tej przybudówce właśnie znajdował się areszt obozowy połączony z magazynem na paczki żywnościowe. Jeszcze dalej w tym ciągu znajdował się taki budynek gospodarczy, gdzie skład opału, węgla się znajdował. Z kolei z tej strony mamy bardzo długi budynek, który z kolei składał się z takiego, powiedzmy, szpitala obozowego, a druga część to był budynek obozowy. I też tej części nie widać. Jeszcze dalej w tym ciągu na samym końcu znajdowała się wartownia, czyli to główne wejście na teren tego właśnie sektora. A więc generalnie jeńcy nie mieli wstępu do tej części, więc rzeczywiście jeńcy przekopywali się dosłownie pod nosem niemieckich wartowników. No i znajdujemy się przed wejściem do tunelu Harry. To jest ciekawa rzecz, bo mamy płyty z nazwiskami wszystkich tych, którym się udało uciec, niestety większość na czarno, czyli ci, którzy zostali zamordowani później.
Tak. No, w ogóle musimy sobie to zwizualizować, bo oczywiście te fundamenty się nie zachowały. Tu w tym miejscu znajdował się barak. My stoimy praktycznie w korytarzu wejściowym, tutaj tym baraku. No i w jednym z pomieszczeń znajdowało się właśnie wejście do tunelu. Ten pomnik powstał w 2004 roku i na tych płytach są wyryte nazwiska całej grupy uciekinierów, która uczestniczyła w tym planie. I one są w różnych kolorach. Czarne nazwiska to jest 50, którą Gestapo na osobisty rozkaz Hitlera rozstrzelało. Są też niebieskie nazwiska, to są ci szczęściarze, którzy po prostu po złapaniu zostali odstawieni z powrotem do obozu. I na samym początku tego pomnika znajdują się trzy nazwiska na zielono, których nazwiska uciekinierów, którym udała się ucieczka, udało im się wydostać do Anglii. Holender, Bram van der Stok, który z Żagania do Wrocławia pociągiem się wydostał, a później przez całe praktycznie Niemcy do Holandii, Francji i do Hiszpanii dotarł po 4 miesiącach i później przez Gibraltar do Anglii. Dwóch Norwegów, którzy przez Szczecin wydostali się na statkach towarowych do neutralnej Szwecji i tam odzyskali wolność. Ale musimy też wspomnieć o jednej bardzo ważnej historii, ponieważ uciekinierzy mieli też pomoc ze strony Niemców. Zrealizowanie takiego planu nie byłoby możliwe bez niewielkiej pomocy wartowników tak naprawdę. Trudno powiedzieć, bo komendant obozu twierdził, że tylko kilku wartowników było skorumpowanych. Anglicy twierdzili, że prawie wszyscy, więc prawdopodobnie prawda będzie gdzieś po środku. Faktem jest, że rzeczywiście wielu niemieckich wartowników współpracowało. Oni byli przekupieni. Czym byli przekupieni? Produktami z paczek żywnościowych Czerwonego Krzyża. Tak naprawdę każdy jeniec raz w tygodniu otrzymywał taką prawie 5-kilogramową paczkę żywnościową. Tymi produktami handlowano, wymieniano się z wartownikami niemieckimi. Zresztą, po wielkiej ucieczce, kiedy policja kryminalna i Gestapo przeprowadzało dochodzenie, śledztwo, wielu wartowników to byli miejscowi mieszkańcy Żagania. Zrobiono u nich rewizję i okazało się, że w ich domach prywatnych znaleziono brytyjskie papierosy, kawę, herbatę i słodycze. Co było ewidentnie dowodem na to, że współpracowali. Rzeczywiście wielu Niemców wspomagało cały ten plan. Na przykład, no wystarczyło, że przymykali oczy na pewne rzeczy. Czy to kontrole baraków, czy na przykład informowali o planowanych kontrolach baraków. Więc wiadomo było, jeśli barak 104, ten, będzie kontrolowany, no to wejście do tunelu będzie musiało być zamknięte i przez te parę dni będzie musiała być cisza. Do tego stopnia wspomagali uciekinierów, że jeden z wartowników dostarczył do obozu dokumenty tożsamości do sfabrykowania, do skopiowania, dokumenty podróżne. Wręcz Niemcy pomogli wyposażyć uciekinierom pełną ciemnię fotograficzną. Aparat fotograficzny, powiększalnik i całą chemię do wywoływania zdjęć, do fabrykowania fałszywych dokumentów tożsamości. I tutaj też rzeczywiście trzeba wspomnieć o samym komendancie obozu. To rzeczywiście była bardzo ciekawa postać. To był jeszcze pierwszowojenny weteran, oficer, taki rzeczywiście z zasadami, wykształcony człowiek, arystokrata. I on rzeczywiście faktycznie respektował tę konwencję genewską. Jeńcy go bardzo szanowali. Ta współpraca tutaj pomiędzy jeńcami a Niemcami odbywała się na bardzo, można powiedzieć, zdrowych zasadach, bo to funkcjonowało je tak, jak normalna jednostka wojskowa. Z zachowaniem wszystkich honorów, dystynkcji. Lindeiner, pułkownik Lindeiner, bo tak brzmiało jego nazwisko, rzeczywiście bardzo szanował jeńców i poniekąd przypłacił tę swoją postawę, bo po wielkiej ucieczce został też aresztowany przez Gestapo i został posądzony o współpracę, zaniedbanie obowiązków służbowych i został skazany na areszt, na rok więzienia. Udało mu się uniknąć tego więzienia, spędził rok w szpitalu psychiatrycznym w Zgorzelcu. Bardzo ciekawa postać, przez 2 lata przebywał jako jeniec wojenny w Anglii, po czym wrócił do Niemiec w 1947 roku i doczekał sędziwej starości, zmarł w 1963 roku. Czyli tutaj przy wejściu możemy naszą opowieść zakończyć. Marek, ja Ci bardzo dziękuję, bo to była naprawdę, było kilka fantastycznych godzin spędzonych tutaj przy realizacji tego materiału i poznanie Ciebie i w ogóle całej historii było naprawdę niesamowite. Dziękuję, bardzo się cieszę, dziękuję za wizytę i oczywiście zapraszam, przyjeżdżajcie do nas, odwiedzajcie,
Opowiemy Wam chętnie o Wielkiej Ucieczce. Przyjeżdżajcie do Żagania, do Muzeum Obozów Jenieckich, odwiedzajcie to miejsce. Może będziecie mieli dużo szczęścia, żeby to Marek Wam opowiedział tę historię, bo jest naprawdę chodzącą encyklopedią. Wie o tym. Dzięki. Wszystko, a nawet chyba więcej. Dzięki. Dzięki bardzo.